Witajcie moi kochani widzowie, jakby to powiedziała jakaś kobieta na babskim kanale, a że większość jest tu facetów, to witajcie samce alfa. Dobra, słuchajcie, w tym filmie potestujemy, zobaczymy co to jest Google Chromecast, czy jak tokolwiek się wymawia. Słuchajcie, to jest takie mała pierdółka, którą możecie podłączyć do swojego dowolnego telewizora, w którym nie macie nowoczesnych funkcji i ten oto małe urządzonko zrobi z waszego telewizora potężne urządzenie multimedialne. Jedyne co wymaga, żeby wasz fajtłapowy telewizor stał się niesamowitą maszyną i cyborgiem, jest potrzebny Wi-Fi w waszym domu. Czyli musicie mieć po prostu internet Wi-Fi, nieograniczony transfer w tym internecie, a że ja mówiłem wam, że ja mam taki, bo jestem super, a że ja mam taki, co testowaliśmy internet wcześniej z tej Vectry, nie? No i dobra. I słuchajcie, no musicie mieć tylko Wi-Fi w domu, nieograniczony transfer internetu i już możecie podłączać taką pierdółkę i to wam zrobi zwykłego telewizora super maszynę do oglądania filmów i wszelkich pierdół w sieci. Oczywiście największą zaletą tego urządzenia, jeżeli wasz telewizor wcześniej nie miał internetu, dostępu do miliardów filmów w sieci darmowych i różnych, to nie jest największa zaleta, że macie w nim dostęp do Amazon, Amazon Prime, Netflixa, przeglądarki, internetu, YouTube'a. Największą zaletą tego urządzenia jest jednak coś innego. Jest mianowicie to, że możecie to temat oglądać na swoim telewizorze, czyli mnie możecie widzieć na swoim telewizorze i to jest tego największa zaleta. I tego będę się trzymał. Poważnie, podejdźmy do tematu. Kupując to urządzenie, ten Google Chromecast, pamiętajcie, żeby kupić model czwarty, a nie jakiś starszy, bo im nowszy, tym lepszy. Tu jest czwarty albo nowszy, nie? To jest numer 4, czyli całkiem fajny. Dostaniecie też pilota tutaj w zestawie, oczywiście zasilacz, tam wszystko jest podłączone. O, w grafikach wam tutaj wyświetlę obok te dodatkowe elementy. Czyli to, co musicie podłączyć przez HDMI do telewizora. To się łączy oczywiście przez Wi-Fi, czyli musicie ten wspomniany wcześniej internet mieć w domu. Dostaniecie ten pilot, który jest bardzo prosty w obsłudze, jest bardzo, bardzo prosty. No i mu wszystko wystarcza, co potrzeba. Czyli to jest ta gwiazdka operacyjna, środek naciśnięcie to jest ten przycisk OK. I słuchajcie, no strzałka wstecz, czyli cofnij funkcję tutaj, żebyście mogli gadać. Fajna funkcja tego urządzenia jest taka. Opowiedz mi kawał. Czyli co robi matematyk w święta? Zadania z gwiazdką. No, czyli możecie dzięki temu klawiszowi czarnemu po prostu no, wyszukiwanie głosowe, to takie trochę jakby asystent Google, że możecie powiedzieć kawał albo o pogoda Warszawa. We Wrocławiu mamy teraz 11 stopień i częściowe zachmurzenie. Dzisiaj mamy częściowe zachmurzenie. Och, shut up. No dobra, no słuchajcie, no jak sami widzicie, no zwykłego telewizora zrobił się taki telewizor, że mogę mówić, pytać go, jaka będzie pogoda, jaka jest pogoda, żeby mi mój telewizor nagle zaczął opowiadać kawały, jeżeli chcę, i wiele, wiele innych rzeczy. Zaraz jeszcze zobaczycie dokładnie, jak to działa, jak to wygląda. Jeszcze wam powiem, że możecie, bo to też do tego służy, żebyście swój telefon, to co widzicie na swoim telefonie, zaczęli przerzucać to na widok na telewizorze, czyli w telefonie parujecie się z tym urządzeniem, z tym Chromecast, i wtedy ekran z waszego telefonu będzie wyświetlany na telewizorze, czyli jak chcecie komuś pokazać zdjęcia albo grać w gierkę na większym ekranie, no to wtedy jest całkiem rozsądne takie podejście. Jednak to nie jest największa zaleta, no to największa to jest to, że mnie możecie oglądać na telewizorze, ale jeżeli macie na przykład Netflix, ja nie mam tych rzeczy, bo mi szkoda czasu by było na takie rzeczy, ale dużo ludzi ma i korzysta i to jest w porządku, nie? To zobaczcie, nawet na tym opakowaniu widać, że w tym jednym urządzeniu możecie mieć Netflixa, YouTube i wszystkie inne sieci, to nie tylko te, co są tu wymienione, możecie mieć każdą aplikację, która jest na Androidzie, bo to pracuje na urządzeniu Android. Czyli tak naprawdę, nie? Możecie sobie tutaj dodać jakiekolwiek aplikacje chcecie, czyli każda aplikacja, czy te platformy, czy te platformy filmowe, możecie sobie do tego dodać i wszystkie te wasze różne platformy dające wam różne materiały, te playery, Netflixy, Spotify, cokolwiek tam innego, do muzyki, do radia, co byście tam nie chcieli, to wszystko możecie mieć właśnie w tym jednym urządzeniu, nie? Player, Canal Plus, to jest Apple TV chyba, Disney Channel, HBO, Scheißfix,
gdzie Kopernik też był ciemny. Słuchajcie, wszystko możecie dodać. Ja tutaj dodałem te darmowe rzeczy akurat, czyli tak naprawdę no jest YouTube, to jest bezpłatna, ogromna baza filmów różnych i szczególnie to tematu. I CDA, tutaj też dużo filmów jest bezpłatnych. Na wodzie podobno TVP też jest dużo, chociaż ja tam nie zaglądam, ale podobno są. Pewnie są jakieś inne rzeczy darmowe. No dobra, no to mówiliśmy, że dzięki temu możecie podłączyć swój telewizor, sparować swój telewizor ze swoim smartfonem. No i możecie oglądać mnóstwo multi, po prostu niesamowitą, ogromną ilość różnych filmów bezpłatnie. Czy filmy Google Play, i jakieś różne. Powiem Wam, że to jest dziwne, bo wcześniej czytałem, że te Google filmy Play są bezpłatne, ale ja tu widzę, że chyba są wszystkie płatne, z tego co można by widzieć. Ale macie YouTube, a na YouTubie już jest wszystko praktycznie bezpłatne i możecie tych filmów oglądać pierdyliardy. Jak widzicie, no nieważne, że te filmy jakie są, no dodają je ludzie różni. Póki te filmy są, to możecie je oglądać. Możecie też wyszukać sobie wspaniałego to temata. Jasne, oto wideo, które udało mi się znaleźć. No i od razu wiadomo, co warto oglądać, nie? Ale wiecie, ja też nie chcę samo... No, tych już nie warto. Tutaj tylko warto tu. No i słuchajcie, możecie co chcecie oglądać, dowolne filmy, znajdziecie ich, no myślę, że całe tysiące dosłownie bezpłatnych filmów. Czy programów różnych, czy na YouTube, co tam jest, to na telewizorze. Więc jeżeli macie zwykły telewizor, najzwyklejszy telewizor z dostępem do HDMI wtyku, to możecie kupić to urządzenie i podłączyć do tego swojego telewizjera i wtedy będzie to działało. Oczywiście ten internet jest niezbędny, bo to wszystko pracuje na bazie internetu przez Wi-Fi. To urządzenie musi się przez Wi-Fi połączyć. No i to jest całkiem spoko, nie? Bardzo szybko działa to urządzenie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Możecie co chcecie tam sobie wyszukiwać i oglądać. Wow! Cześć! Jest to film bardzo krótki na temat jednego z najpopularniejszych mikrofonów kanałowych. Dobra. Nie ma co. I słuchajcie, jeżeli miałbym ocenić tą usługę, ten produkt, powiem Wam, że ja bym to ocenił na bardzo wysoką opinię, z tego powodu, że naprawdę zwykły dziadowski telewizor stanie się bardzo fajnym narzędziem multimedialnym. Czyli jak macie dużo różnych platform, na których coś tam oglądacie, to możecie je sparować w tym jednym urządzeniu, lub jak nie macie nawet tych platform płatnych, ale macie zwykły telewizor i wejście do niego HDMI, to kupujecie coś takiego, plus jak macie oczywiście jeszcze internet Wi-Fi w domu i nagle wasz telewizor staje się nowoczesny z tego powodu, że nagle możecie na nim oglądać różne filmy bezpłatnie i z internetem po prostu się łączyć, korzystać, szukać, nawet wyszukiwarkę internetową możecie do tego zamocować urządzenia i na niej sobie przeglądać internet. Jeżeli miałbym ocenić to urządzenie, ja akurat je kupiłem dla rodziców, bo no, po prostu jest super. Jeżeli miałbym je ocenić, to urządzenie w skali od 1 do 10, to ja bym go ocenił na 9,5 na 10, z tego powodu, że kosztuje bardzo nieduże pieniądze, a daje bardzo dużo różnych możliwości. Tylko nie zapomnijcie, bo czytałem już w różnych opiniach, że ktoś kupuje, a potem u niego nie działa. Najważniejsze jest to, żebyście mieli internet Wi-Fi w domu cały czas dostępny, bo to wszystko pracuje na internecie przez Wi-Fi. No i na tym pilocie, tak jak widzicie, jest włącznik pilota. Oczywiście macie menu, to możecie sobie skonfigurować ten pilot, żeby działał dowolnie. Skrót jest od razu do YouTube'a i do Netflixa. Nie wiem dlaczego do Netflixa, jakiś chyba im Netflix płaci za to, żeby na pilocie był skrót do niego. Ale pewnie możecie ten klawisz też sobie skonfigurować. Tu jest wyciszenie głosu, tu jest wrócenie do trybu nadrzędnego, a tu jest zmiana, bo to jest też fajne, że możecie telewizorem zmieniać sobie te dostępy różne. No i z mojej strony to tyle. Powiem Wam, że 9,5 ocena zasłużona. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego te pół punkcika urwałem. A te pół punkta tak naprawdę ucięłem z tego powodu bardziej, że ten pilot powinien mieć troszkę moim zdaniem więcej klawiszy programowalnych, aby móc obsługiwać z jego jednego cały telewizor i wszystko, co macie w nim potrzebne. Tu większość rzeczy możecie obsłużyć tym pilotem, ale mimo wszystko musicie wtedy mieć i tak prawdopodobnie dwa piloty. Lepiej jakby było więcej klawiszy, żeby choćby nawet zmieniać tryb głośności w własnym urządzeniu. No i z mojej strony to tyle. Jeżeli szukacie czegoś naprawdę fajnego, to ja zdecydowanie mogę polecić to urządzenie naprawdę. Moim zdaniem no, ja jestem tym zachwycony. Jedno z lepszych rzeczy, jakie widziałem w ostatnich czasach, co
niedużo kosztuje, a bardzo duże możliwości wprowadza. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na pozostałe moje filmy, które kręcę dla Was dniami i nocami. Ostatnio to bardziej nocami. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Dobrego wszystkiego. Cześć.